Tak może się kończyć sylwestrowa zabawa. To zdjęcie pochodzi sprzed roku, jednak za kilka dni może być podobnie, bo nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodliwe dla zwierząt są fajerwerki. Przekonują się o tym opiekunowie w leśnym pogotowiu w Mikołowie. Dzikie zwierzę, które nawet jest wolne, to jest w stanie z takiego miejsca, mówię na przykład o ptakach, gdzieś przelecieć dalej, czy nawet sarna gdzieś uciec. No tutaj te zwierzęta są ograniczone przestrzenią. No i w sytuacji, kiedy nagle nad ośrodkiem zaczynają wybuchać te petardy, a najgorsze są chyba te, które, no, gdzie huk jest jak sarmaty. To jest przerażające i zwierzę po prostu nie wie, co się dzieje. Nie tylko dzikie, ale również te domowe zwierzęta wpadają w panikę. Nawet jeśli niektóre psy dobrze znoszą wybuchy, to większość odczuwa bardzo duży stres. Staramy się co Sylwestra razem być w domu, nie zostawiać go nigdzie. I trochę go zainteresować zabawkami. I wtedy to też mniej stresu jest dla zwierzaczka. Jak jest dzisiaj tak w domu. Dasz piąteczkę? Brawo! Gorzej jest z tymi, które tego domu nie mają. Zdecydowanie się boją, dużo bardziej może nawet niż w domach, bo ciężko im się tutaj schować. Ten strach jest widoczny. Zwierzęta są zestresowane, często zwierzęta, nad którymi pracujemy przez długie miesiące, po jednym dniu cofają się naprawdę kilka ładnych kroków. Dlatego powstają takie inicjatywy jak ta w Mikołowie. Strzelam głupimi minami, nigdy w Sylwestra petardami. Można celebrować wejście w nowy rok w zupełnie, również wystrzałowo, ale bez wystrzałów tych takich petardowych, chociażby strzelając korkiem z szampana. Już po raz kolejny zachęca mieszkańców do tego, żeby świętować bez hałasu, zwłaszcza że na fajerwerki mogą źle reagować również ludzie. Tacy, którzy lubią ciszę, boją się wystrzałów. Mamy teraz gości z Ukrainy, w związku z tym też nie za bardzo pozytywnie kojarzą się tego typu wybuchy. Pytanie, czy apele wystarczą? Niektórzy nie mają wątpliwości, że powinno się wprowadzić pewne ograniczenia w zabawie. Które pozwolą się innym bawić, bawiąc się właśnie takimi sztucznymi ogniami, czy tam petardami, a jednocześnie zabezpieczą innych przed takim szkodliwym wpływem tej pseudozabawki, jakbym to nazwał. Choć w większości organizatorzy sylwestrowych imprez rezygnują już z pokazów sztucznych ogni, to nadal wiele osób nie wyobraża sobie powitania nowego roku bez głośnych atrakcji. Problem w tym, że niektórym nie wystarcza odpalenie fajerwerków w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Robią to nawet kilka dni przed i po Sylwestrze.